Prezentujemy plakat zaprojektowany w brawurowy sposób przez jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, Romana Cieślewicza. Cieślewicz był polskim artystą grafikiem. Po dyplomie na Wydziale Plakatu w krakowskiej ASP przeniósł się do Warszawy. W latach 1959-62 był dyrektorem artystycznym miesięcznika Ty i Ja. Następnie wyemigrował. Pracował w RFN, Włoszech, Francji. W tej ostatniej kontynuował udatnie swą karierę. Był m.in. szefem artystycznym Elle i współpracował z magazynem Vogue oraz założoną przez Rolanda Topora grupą Panik. Niezwykle atrakcyjny i dekoracyjny plakat do procesu Kafki pierwotnie został zaprojektowany dla Teatru Dramatycznego w Warszawie w 1964 roku. Nagrodzono Cieślewicza za to dzieło na pierwszym międzynarodowym Biennale Plakatów w Warszawie w 1966 roku. Ostatecznie plakat został opublikowany w Paryżu w 1968 roku. 50 lat minęło, a siła oddziaływania plakatu pozostaje równie mocna. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu Grafika Artystyczna i Plakat.